Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mamy przyjemność gościć u Sebastiana Szyłowskiego w Wojszynie. I mamy tutaj, pewnie się nie będziecie spodziewać, jaką dla Was niespodziankę. Mamy w naszej gminie muzeum. Pełna nazwa to? Dzień dobry wszystkim, witam. Prywatne Muzeum Historii Ziem i Walk Nadwiślańskich w Wojszynie w organizacji. Dokładnie. Sebastian, skąd taki pomysł, skąd taka pasja? No, pasję mam w sumie od dziecka. Interesowałem się zawsze historią, zbieractwem tego typu rzeczy. Ludzie też dużo tych rzeczy po prostu po wojnie, które zostały, chcieli przekazywać do muzeum, a no, nie było możliwości gdzie tego oddać. No i powstała potrzeba takiego muzeum powołania po prostu, żeby ono było. Z tego co wiem, masz dalekosiężne plany. Jesteśmy na razie w takim centralnym miejscu, gdzie to muzeum gromadzi swoje tutaj w tym pomieszczeniu wszystkie eksponaty, czy większość? Tak, większość eksponatów gromadzimy w tym miejscu. Wiadomo, niektóre są przed konserwacją, takie, które nie musimy przechowywać w zamkniętych szafach, w kasach pancernych, które nie są sprawną bronią. Mogą być w innych pomieszczeniach, no ale też muszą być zabezpieczone, wiadomo, przed kradzieżą, przed osobami powołanymi, że nie dostałeś to w niepowane ręce. No i tak nie to wygląda po prostu. Czyli już tutaj ciekawostkę wyłapię. Jest też tutaj sporo broni u Ciebie, no i też musisz jakieś zasady bezpieczeństwa zachować. Czy trudno jest takie muzeum założyć, prowadzić? Jakie z obostrzeniami, powiedzmy, jakieś przepisy prawne? Szczególnie jeśli chodzi o broń, bo bardzo dużo ciekawych eksponatów tutaj się znajduje i nieraz mieliśmy tę okazję zobaczyć, bo gościnie Sebastiana i muzeum gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu na spotkaniach. Więc jak to wygląda? Z punktu prawnego wygląda to w ten sposób, że najpierw, że takie muzeum powstało, trzeba uzgodnić regulamin z Ministerstwem Dziedzictwa i Kultury. I w tym regulaminie są zawarte przepisy, na jakich zasadach to muzeum działa. Jeżeli są zabezpieczenia, spełni się ustawowe względem zabezpieczeń broni, sprawnej amunicji, czyli w postaci okna antypomojowego, drzwi, alarmu. Jeżeli te wymogi są spełnione, to wtedy ministerstwo uzgadnia taki regulamin, podpisuje go i wtedy można takie eksponaty zbierać. Tak to wygląda. I wtedy broń może być w pełni sprawna przechowywana. Zabezpieczyć musimy każde eksponaty, czy to jest łuska, czy to jest hełm, wiadomo, czy barnet. Każdy eksponat musi być zakieszony w muzeum, bo to, no, to wiadomo, to już jest historia, to już jest zabytek. Tak to wygląda, nie? Czy dużo jest pracy? No wiadomo, to pewnie zależy od stanu eksponatu. Czy dużo jest pracy, żeby zadbać o taki eksponat, odrestaurować go? To wszystko zależy po prostu, czy taki eksponat pochodzi od kogoś z prywatnego domu, że był przechowany w mieszkaniu od czasu wojny lub wcześniej. W jakim stanie jest? Tak, wszystko zależy od jego stanu zachowania. Wszystko zależy po prostu, jak on przetrwał do naszych dzisiejszych czasów, czy skomplikowane jest rozłożenie go do konserwacji, czy po prostu, no, czy to jest oksyda tak jak na broni, czy to jest farba, no, to wiadomo, że każdy eksponat wymaga innej konserwacji. Trwa to nawet nieraz więcej niż od czasu. To wszystko zależy. Długo. Jeżeli on konserwator przekaże, konserwator zabytku, jeżeli on przekaże eksponaty, które pochodzą z, no wiadomo, od rolników, gdzieś z pól wyorane, czy po prostu znalezione przez jakiś prac, budowy dróg, to wtedy po prostu te eksponaty są mocno skorodowane i wymaga dłuższego nakładu pracy, żeby je wyeksponować, później oczyścić, zabezpieczyć. Jasne. Już tutaj wspominałeś w tej swojej wypowiedzi, a tak dopytam szczegółowo, z jakich źródeł najczęściej pozyskujesz te swoje eksponaty? Czy to właśnie gdzieś są jakieś znaleziska, czy od kogoś? Jak to wygląda? Nie, główne źródło, jeżeli chodzi na przykład o broń palną, jest to moje pozwolenie kolekcjonerskie. Kupuję normalnie broń w sklepie na podstawie mojego pozwolenia kolekcjonerskiego. Czyli twoje inicjatywa, twoje pieniądze? Tak, po prostu kupuję, czy uzbieram jakieś pieniądze sobie tam, czy odłożę czegoś tam z pracy. Kupuję dany eksponat i przekazuję go do swojego muzeum. To jest jedna droga. Przekazuje też policja ze Skarbu Państwa, po prostu z magazynu policji. Jeżeli ci zostanie przekazane na przepadek na Skarb Państwa, to wtedy policja można przekazać. To jest kolejna droga. Kolejna droga to jest konserwator zabytków. Po prostu jeżeli coś trafi do konserwatora zabytków i to wtedy konserwator zabytków może przekazać to do danego muzeum, jak ktoś tam po prostu poprosi, upomni się, zabiega o to, że tak powiem, nie? No tak, tak, jasne. O, darowizno do osób prywatnych. Też to. Tak, dokładnie, jak najbardziej. Dużo ludzi z terenu gminy oddaje eksponaty. Tak, to jest muzeum powstało. Jeśli macie eksponaty, które gdzieś Wam zalegają na strychu, gdzieś tam w Waszych obejściach, spokojnie możecie tutaj kontaktować się z Sebastianem i przekazywać jak najbardziej te eksponaty tutaj na rzecz muzeum. Dokładnie.
Jeszcze mam jedno pytanie. Jak tutaj można się z Tobą skontaktować? Jak te rzeczy obejrzeć? Bo od razu Państwu powiem, że już nieraz gościliśmy muzeum nasze, Muzeum Sebastiana na terenie naszej gminy funkcjonujące do GOK-u i podczas różnych, tam był 11 listopada, jak pamiętam. Tak, dokładnie. Parę razy była taka okazja, żeby te eksponaty u nas obejrzeć. W jaki sposób ewentualnie jeszcze można się z tym skontaktować i te rzeczy, te znaleziska, te eksponaty jakoś sobie obejrzeć? Bo rozumiem, że plany masz dopiero. Tak, no na razie mamy po prostu takie pomieszczenie, jakie mamy. Jest to pokój taki jeden mały, wiadomo. Chodziło też o zabezpieczenia, że to z wymogi formalne, że spełnić zabezpieczeń wszystkiego. Na razie muzeum jest w formie organizacji, dopiero zbieramy eksponaty. Mamy duży budynek, 6,512, dość duży, tylko musimy go po prostu przystosować. W tej chwili po prostu robimy wystawy takie raczej poza miejscem muzeum, na strzelnicy, czy po prostu gdzieś tam odpowiedzią zaproszenia, czy do Wielkowoz do GOK-u, czy do jakichś szkół, po prostu nawet żywe lekcje historii. No bo z racji braku miejsca. Już jest pomysł na lekcję historii. Dokładnie. I w ten sposób na razie tak działamy. Muzeum na razie jest w formie organizacji, także no ale myślę, że trzy lata na najbliższe już będzie można normalnie przyjść muzeum pozwiedzać. Bardzo ambitne plany. Pewnie jakiś sponsor też by się przydał, gdyby się zaraz miło było. Trudno z tym u nas. Ale drodzy Państwo, takie muzeum na terenie naszej gminy to jest dodatkowa perełka, dodatkowa atrakcja. Walory te turystyczne na pewno wzrosną. Już to funkcjonuje, to działa, bo mieliśmy okazję razem współpracować. Co by mnie jeszcze tutaj ciekawiło? No chciałbym Ci też zadać pytanie, który z tych eksponatów uważasz za taki najbardziej ciekawy, dla Ciebie wartościowy? Co jest takim Twoją taką perełką w tej Twojej kolekcji? No ogólnie tak trudno określić, bo wszystkie są fajne. Większość eksponatów dla mnie ma wartość, raz, że z tym dodaną. Wartość ma też w postaci tej, że są to eksponaty z naszego terenu. I one są wszystkie na równi ważne. No wiadomo, że są rzeczy bardziej wartościowe, mniej wartościowe. No ale tak, no jest trochę takich eksponatów, po prostu są kabury skórzane, oryginalne po polskich pistoletach. Przedwojennych po wisie po prostu. Mamy oprzyrządowanie do strzelań przeciwlotniczych do CKM-u, też takie rzadsze, ciekawsze. No mamy trochę takich rzadszych rzeczy, no ale one są wszystkie tego ważne, bo każda rzecz jest jednak eksponatem, prawda? I to jest regionalna historia. I to chodzi o to, że to są regionalne historie. Mamy ciekawą rzecz, dostaliśmy od konserwatora zabytków. Podczas prac na działce prywatnej znalezione zostały dwa RKM-y. I jeden jest po prostu fonowski, nadaniowy. Jest to RKM z U28 produkcji belgijskiej. I jest dedykacją po prostu od darczyńców. Jest ich bardzo mało w Polsce, kilka sztuk dosłownie, no i zostaną przekazane do konserwatora zabytków. Tylko no jest to wiadomo, jest karabin wykopany z ziemią. Jest jeszcze w trakcie konserwacji, jeszcze brak elementów drewnianych, ale nabierze taki pełny wygląd, tak jak się zachowało. No, pięknie, sam to wszystko restaurowujesz, ta rekonstrukcja leży po Twojej stronie, czy wspomagasz się zewnętrznie? Nie, robimy to sami. Mam paru znajomych, kolegów, którzy przy tym pomagają. Też taki pasjonat jak Ty. Tak, tylko po prostu to nie jest tylko moja praca, bo wszyscy na tą pracę się składają, nie robię sam tego. Bo to sam się nie da rady tego robić. Ile osób jest zaangażowanych w to muzeum? Koło 15 osób cały czas chodzi, ludzi pyta, po eksponatów szuka, pomaga to czyścić kontrakt. Mam przykład bunkrów na Siłowie, na przykład pierwszowojennych tych na linii Wisły-Sanu. Przychodzą ludzie, pomagają, charytatywnie, że tak powiem, że tak można się wyrazić. I no i chcemy otworzyć te bunkry tak samo, nie? Wolontariat. Pełny. Dokładnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej wiedzy, wiedzy historycznej, wiedzy na temat tutaj tego regionu naszego, gminy Janowic i okolic. Ta pasja, mówisz, od dzieciństwa się w Tobie rozwija, ale to widać, że Ty tym żyjesz po prostu. Czy Ty masz czas na swoje jakieś inne życie poza tym? Mam czas poza tym na inne rzeczy, także nie, tylko nie zajmuję się tylko wiadomo muzeum, prawda? Prowadzisz strzelnicę, to jest zdradzę i kolejny odcinek też będzie, gdzieś planujemy odwiedzić Sebastiana na strzelnicę, ale o tym później. Tak, no jeszcze i wędkuję z dziećmi, także i poluję, sam myślimy, mam bardzo duże zainteresowanie. Wiadomo, zawsze brak czasu, no ale staram się jakoś, żeby z wszystkiego w życiu korzystać. W miarę możliwości, tak, i normalność. Ja Tobie teraz serdecznie dziękuję za to spotkanie, za te ciekawe opowieści. Eksponaty masz niesamowite, wiedzę tak samo. Bardzo miło było tutaj nam odwiedzić się.
No i cóż, zapraszamy Państwa do kontaktowania się z Sebastianem, do przekazywania takich właśnie znalezisk, które mogą wzbogacić kolekcję Sebastiana, a także na nasze spotkania z historią, które będziemy pewnie jeszcze nie raz, czy w roku, czy w innych miejscach organizować. Muzeum jest w trakcie organizacji, więc za jakiś czas tutaj też Sebastiana do muzeum. Będzie można pobawić eksponat. Dokładnie. Dziękuję Państwu, dziękuję Sebastian, do usłyszenia, do zobaczenia.